Dzień dobry Państwu, Małgorzata Małkowska. Zapraszam na program Na Tapecie. Dziś moim gościem jest pan Robert Relich, burmistrz Nowogrodzca. Dzień dobry. Dzień dobry moim Państwu. Gościem w telewizji, ale my gościmy dzisiaj u pana burmistrza w wyremontowanej sali na drugim piętrze ratusza. Niektórzy zastanawiali się, czy to jest aby na pewno niezbędna inwestycja. Ale chyba trzeba było ratować zabytek. No jeżeli spojrzymy na efekt, to jak najbardziej inwestycja uzasadniona, dobrze wydane publiczne pieniądze z korzyścią dla mieszkańców, pracowników urzędu, którzy świadczą usługi w ramach wykonywanych obowiązków, a przede wszystkim dla Rady Miasta, która wraca po wielu latach w swoje miejsce, które ja pamiętam wtedy, gdy jeszcze byłem radnym Rady Miasta w Nowogrodzie. Czyli sesje już tutaj się odbywają. Planujemy, z mojej zapowiedzi, którą ogłosiłem publicznie, chcieliśmy to zorganizować tuż po oddaniu sali do użytkowania. Niemniej jednak ustawodawca w określonym czasie dokonał zmiany bardzo istotnej, że przepisy wchodzą w życie od nowej kadencji. W związku z tym mamy trochę jeszcze czasu do tej współpracy w ramach samorządu. Mamy bardzo dobre warunki w Domu Kultury Promyk. W związku z tym mam nadzieję, że ostatecznie Rada Miasta podejmie decyzję, gdzie chce obradować. Czyli czy na razie tutaj, w starym miejscu. Czy w starym miejscu. Nie ma problemu, my jesteśmy na każde rozwiązanie gotowi. Ale sala przydaje się. Sala się przydaje, jesteśmy w bardzo istotnym punkcie projektu informacji przestrzennej w ramach współpracy z kilkunastoma samorządami. Ostatnio odbyły się u nas szkolenia pracowników, którzy mieli możliwość zapoznania się z oprogramowaniem, które będzie wdrożone. To jest już wysoki poziom zaawansowania technologicznego i informatycznego z dostępem do informacji dla mieszkańców, no bo ta część oprogramowania, które zakupiliśmy, które wdrażamy i te bazy danych mają być udostępnione mieszkańcom, inwestorom prywatnym. Myślę oczywiście o przedsiębiorcach, ale też mieszkańcom, którzy poszukują na przykład działek pod budowę domów. My chcielibyśmy, żeby mieszkańcy mieli dostęp z całej Polski, z zagranicy, żeby wybierali Nowogrodzic jako miejsce osiedlenia się i swojej przyszłości, tej najbliższej i tej dalszej oczywiście. I też inicjujemy taką akcję, którą rozpoczniemy w drugim kwartale bieżącego roku pod hasłem Przeprowadź się do Nowogrodzica. Czyli będziecie zapraszać tutaj nowych mieszkańców. Będziemy zapraszać, dlatego że w tej chwili po rozszerzeniu strefy ekonomicznej na terenie naszej gminy mamy szansę realną na pozyskanie nowego inwestora. Przygotowujemy zamówienie polegające na sprzedaży 20 hektarów terenu inwestycyjnego. Drugim inwestorem, choć będziemy oczekiwać na decyzję o wyborze lokalizacji do jesieni bieżącego roku, to jest kolejne 30 hektarów. Świetna firma, znana na całym świecie z branży automotive, także nowoczesne technologie. Jeżeli tylko zawitają do Nowogrodzica, będę z tego, nie ukrywam, bardzo dumny. Ale to, co dla nas bardzo ważne, chcielibyśmy podążać i brać bardzo dobry przykład z miasta Bolesławiec, żeby tak budownictwo mieszkaniowe, nie tylko za przyczyną gminy, jako samodzielne budownictwo komunalne przez TBS, ale inwestycje deweloperów miały miejsce w Nowogrodzicu, czy w ogóle w gminie Nowogrodziec, żeby nowi mieszkańcy u nas się osiedlali, bo miejsc pracy będzie na ponad kilka tysięcy nowych pracowników. No właśnie, bo nie tylko chodzi o to, aby w miejscowościach rozwijało się, czy budownictwo, o którym pan mówi, czy też żeby powstawały jakieś nowe obiekty typu, nie wiem, ośrodki kultury, remonty różnych miejsc, tylko właśnie nowe miejsca pracy, bo jeżeli nie będzie nowych miejsc pracy, to to wszystko wcześniejsze nie ma sensu, prawda? A tutaj wy macie tą możliwość, że jest strefa i jest możliwość tego rozwoju. My przede wszystkim jako Nowogrodzic mamy świetną lokalizację. Mam na myśli korytarze transportowe TNT, to jest i autostrada, i kolej. To po pierwsze, przez te 10 lat intensywnie pracowaliśmy nad tym, żeby wybudować, rozbudować infrastrukturę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, dróg. No bardzo inwestycje ważne z punktu widzenia rozwoju technologii informacji. Mówię o budowie sieci światłowodowej,
Część tego projektu realizujemy samodzielnie, część z marszałkiem województwa dolnośląskiego. Budownictwo komunalne, no bo tu szereg inwestycji uruchomiliśmy. Takie inwestycje, które służą rodzinom, ale i starszej części społeczeństwa, bo znamy uwarunkowania społeczne, jakie mają miejsce w Polsce. Myślę o seniorach, których otaczamy opieką i stwarzamy im godne warunki życia, ale też i opieki zdrowotnej, opieki leczniczej. I Nowogrodzie dzisiaj jest tym miejscem, które adresuje swoją bardzo ważną ofertę społeczną do mieszkańców czterech powiatów: bolesławieckiego, lubańskiego, lwóweckiego i zgorzeleckiego, ale zdarzają się też i osoby, które są po prostu z różnych miejsc w Polsce. Tu ściśle współpracujemy ze szpitalem w Zgorzelcu, z Narodowym Funduszem Zdrowia. Udało nam się uzyskać zapłatę za nadwykonania. Jest to niebagatelna suma. W związku z tym sytuacja finansowa jest bardzo dobra, ale to świadczy o wysokim poziomie usług. To jest zaufanie i do władz, a przede wszystkim do pracowników pielęgniarek i lekarzy, którzy na co dzień w Zakładzie Opieki Leczniczej i Opieki Paliatywnej pracują. No się okazuje się, że mogłoby być dwa razy tyle miejsc, prawda? I dalej byliby chętni. Dzisiaj czas oczekiwania to jest 2 lata. Z listy oczekujących jest to 120 osób, dlatego jak najbardziej uzasadnioną decyzją jest powrót do dawnego miejsca, z którego wyszliśmy na czas adaptacji nowego obiektu na Zakład Opieki Leczniczej, który zakupiliśmy od Veritasu. Mówię o starym szpitalu. Mamy pozwolenie na budowę, przygotowujemy zamówienie publiczne. Informowaliśmy mieszkańców, że udało nam się uzyskać od samorządu województwa i z panem marszałkiem Przybylskim podpisałem umowę o dotacji. Jest to co prawda część środków, bo większość stanowią środki własne, ale z każdej złotówki, która wspomaga nasze zamiary inwestycyjne, po pierwsze się cieszymy i jesteśmy ogromnie wdzięczni. Ale że... powiedzmy, co to jest? To jest umowa na dom opieki specjalistycznej, tak? Na utworzenie tego domu opieki specjalistycznej. Co to będzie? Tam zaplanowaliśmy jakby 3 nowe funkcje tego obiektu, ponieważ on jest po pierwsze duży, po drugie go w części rozbudowujemy poza tak kapitalnym remontem. I to jest dom opieki specjalistycznej, który ma taką nazwę umowną, ale on będzie zakładem opieki leczniczej. Także taka funkcja. Druga rzecz, nowa jednostka, którą tworzymy i w strukturze organizacyjnej jednostek gminy, to jest dom pomocy społecznej. Wielu naszych mieszkańców korzysta z miejsc, ponieważ sami nie posiadamy w domach pomocy społecznej z opieki poza gminą Nowogrodziec. I tu mając na uwadze skalę, no zdecydowaliśmy się na takie rozwiązanie, wykorzystując już, czy korzystając z tego potencjału, który gmina Nowogrodziec posiada. No i możemy zaproponować, jeżeli tylko będą wolne miejsca, innym mieszkańcom miejsce pobytu w naszej gminie, w naszym domu pomocy społecznej. I z uwagi na jakby już bazę, która istnieje, i zasięg działania, no zdecydowaliśmy się na utworzenie centrum rehabilitacji. No wiadomo, że chcielibyśmy, żeby tą poprawę zdrowia i powrót w zasadzie do samodzielności, jeżeli tylko rehabilitacja na to pozwoli, to jest naszym głównym celem, żeby mieszkańcy, no, jeżeli tylko mogą wrócić i chcieliby, tak, to do swojego naturalnego miejsca, jakim jest rodzina, jakim jest dom. Czyli taki pełen zakres usług, tak, prawda? A kiedy jest szansa na powstanie i otwarcie? Znaczy my planujemy zadanie rozpocząć w roku bieżącym. Tak jak mówiłem, przygotowujemy przetarg. Mam nadzieję, że uda nam się na trudnym rynku obecnie z uwagi na i ceny, ale też jakby no, niewiele firm, które są zainteresowane z uwagi na to, że portfel zamówień jest bardzo duży, wyłonić wykonawcę i w związku z tym no, ten czas realizacji to jest ponad rok, także sądzę, że dopiero w pierwszej połowie roku 2019 będziemy mogli mówić o oddaniu obiektu do użytkowania i wznowieniu tam działalności.
Rok 2017 zakończył się wieloma rozpoczętymi inwestycjami. Myślę tutaj o rewitalizacji ścisłego centrum Nowogrodźca, czy remoncie tak zwanego Czerwonego Kościoła, kamienica w centrum, remont tak zwanego Veritasu. Czy wszystkie prace idą zgodnie z planem? Jest szereg różnych problemów i te inwestycje, czy ich rozmiar i wielość, która, no, mogę powiedzieć, jest ogromna, ale ona jest efektem przede wszystkim pieniędzy, które posiadamy. To o tym szeroko informujemy i publikujemy takie informacje. Mówię o podatku od nieruchomości, który nam zapłacili przedsiębiorcy w strefie ekonomicznej. Czyli ostatnio Nowogrodziec na wiele stać. Tak, udało się po 10 latach, choć to było niezmiernie trudne, nawet i w relacjach z przedsiębiorcami, bo tutaj mówimy o prawie do zwolnienia, ale koniec końców, nie wchodząc w szczegóły, myślę, że te relacje gospodarcze z firmami są bardzo dobre. Jest to nowe otwarcie, w związku z tym pomoc publiczna państwa z tytułu zwolnienia z podatku dochodowego nadal istnieje. Myślę, że rachunek ekonomiczny przy tak rozwijającej się w Polsce gospodarce nie zubożał w tych firmach i mają satysfakcję z tego, że są w gminie Nowogrodziec. My staramy się odpowiadać na wszelkie możliwe zapytania i problemy jak najbardziej pozytywnie. No ale to, co jest rolą samorządu, ten sukces musi być korzystny dla przedsiębiorcy, ale też w wymiarze społecznym dla mieszkańców, bo te pieniądze są na wiele celów w ramach zadań własnych, począwszy od edukacji, oświaty, edukacji przedszkolnej, ale też, żeby nasza gmina mogła się rozwijać, żeby mogli pracownicy, którzy pracują w firmach w naszej gminie, godnie mieszkać. Myślę o rodzinach i o warunkach życia i patrzę na to dalekowzrocznie, w związku z tym cieszę się, że to się udało pomimo różnych ataków, które miały miejsce, no bo byli ludzie w gronie też i samorządowców, którzy nie chcieli w tym pomóc. Wręcz tak dla mnie w sposób niezrozumiały, niezrozumiały do dzisiaj. Nie wiem, czy porażka miała być sukcesem, ale to jest ich problem, nie mój. Ja się cieszę, że tutaj wielu ludzi w sposób bardzo godny zachowywali się, wspierali i wierzyli do końca, bo naprawdę przez te 10 lat no, pokonaliśmy wiele zakrętów. I są pieniądze na inwestycje. I są pieniądze na inwestycje i w związku z tym to nie tylko Nowogrodziec, bo bardzo dużo robimy na wsiach w naszej gminie. Mówię i o kanalizacji sanitarnej, którą realizuje Hydrotech, ale którą my wspieramy i finansowo, i rzeczowo. W tym roku kanalizacja w jakich miejscach? Nowa Wieś, Zebrzydowa, Godzieszów, Czerna. Rozpoczęliśmy projektowanie kanalizacji sanitarnej w Wykrotach. To zadanie zakończymy w tym roku. Budowę rozpoczniemy pod warunkiem otrzymania dotacji z ministerstwa w roku przyszłym, ale jesteśmy przekonani, że to rozszerzenie nastąpi i będziemy mieli w pełni środki na realizację tego zadania. Remontuje... Po Wykrotach, jeszcze przerwę, będzie to 90% około skanalizowanej aglomeracji, gminy, bo mieszkańcy o to mnie pytają, no jak, bo tu niektóre miejscowości są nieskanalizowane. Przyjdzie czas na nie? Przyjdzie, ale z innych środków, nie z Funduszu Spójności. Są określone kryteria i tam jakby te kryteria nie pozwalają na uzyskanie dotacji. My na tym, o tym informowaliśmy szeroko na zebraniach wiejskich, na sesjach, na komisjach radnym, sołtysom przedstawialiśmy te informacje. Także mówimy o stopniu wypełnienia aglomeracji, jaką jest gmina Nowogrodziec. Aglomeracja jest takim pojęciem węższym dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Marzy Pan o takim dniu, gdzie będzie 100% i nie będzie musiał już Pan się martwić o żadną ostatnią miejscowość, która została? Czy kiedy marzę, taki dzień przyjdzie? Będzie bardzo trudne, żeby każdy, bo nasza uchwała dopuszcza możliwość korzystania z zbiorników bezodpływowych i z przydomowych oczyszczalni ścieków. Staramy się tę inwestycję, która jest bardzo trudna, realizować w sposób ekonomicznie uzasadniony, bo trzeba mieć na uwadze i pamiętać, że koniec końców przychodzimy do mieszkańców z taryfą za wodę i ścieki. To jest też nowa sytuacja, ponieważ ustawodawca określił nowy podmiot, z którym mamy uzgadniać
i to już nie kompetencja Rady Miasta, tylko spółki Skarbu Państwa, podmiotu publicznego, jakim są Wody Polskie. To jest rzecz dla nas nowa, bo to jest rok bieżący. I tutaj musi być to cena akceptowalna społecznie. W związku z tym to dobro mieszkańców będzie chronione, chociaż no, unijna zasada mówi wprost, zanieczyszczający płaci, także musimy mieć świadomość, że jeżeli chcemy oddać naszym dzieciom, przyszłemu pokoleniu czyste, zdrowe środowisko, a nawet lepsze, jak zastaliśmy, to musimy ponieść też określone wydatki i to jest naszym obowiązkiem, nie tylko prawem, ale i obowiązkiem względem naszych dzieci, żeby to miejsce zostawić po sobie lepsze, jak zastaliśmy, nie? W tym momencie przypomina mi się, że będzie istniała dotacja na wymianę pieców, prawda, dla mieszkańców gminy, jeżeli tutaj chodzi o ekologię. Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła na mój wniosek uchwałę, gdzie zwiększyliśmy środki w oparciu o wnioski mieszkańców, które przyjmowaliśmy do 20 grudnia 2017 roku, zgodnie z uchwałą. Tych wniosków do gminy łącznie wpłynęło 191. Wartość, którą oszacowaliśmy, opiewa na kwotę 1 682 000. No, chcę zaznaczyć, że my na początku zarezerwowaliśmy kwotę 250 000. Jak się okazało, no jest to kwota za mała, ale to nas nie martwi. Cieszy nas, że mieszkańcy tak świadomie, jeżeli chodzi właśnie o ochronę środowiska, zdrowia i miejsca, w którym mieszkają, tak licznie odpowiedzieli na naszą propozycję. I będziemy udzielać dotacji na warunkach określonych w uchwale mieszkańcom, którzy złożyli wnioski w terminie. Wystąpiliśmy do funduszu o udzielenie pożyczki, bo jest to zasada refinansowania i pomocy publicznej państwa dla gmin i dla mieszkańców. No i po uzupełnieniu dokumentu, podpisaniu umowy, piece, które nie spełniają norm emisji spalin, będą wymienione na nowe, tak zwanej klasy piątej. Na pewno są istotne szczegóły, ale one są określone w uchwale i pracownicy Urzędu Miasta na pewno będą służyć radą i pomocą, abyśmy ten wspólny proces inwestycyjny przeszli suchą nogą. I to w dość krótkim okresie czasu, żeby sezon grzewczy no, dla naszych mieszkańców Nowogrodzka, ale nie tylko, bo całej gminy, no, był już lepszy pod względem jakości powietrza. A na jakim poziomie dotacja? Ile mieszkaniec będzie musiał dopłacić procentowo? Znaczy dotacja jest uzależniona od wartości, ale to są kwoty znaczne i na pewno mieszkańcy będą zadowoleni. W związku z tym, no ja tak szczegółowo nie pamiętam. No dobrze, to kto będzie zainteresowany na pewno, tak, przyjdzie po informację. A jeszcze dwa słowa o drogach, bo to zawsze mieszkańcy są tym bardzo zainteresowani. 2018 przyszedł i jakie tutaj priorytety drogowe? Co jest planowane? Jeżeli chodzi o drogi, mamy ich zaplanowanych jako inwestycyjne, gminne, ponad 10. Jest to znaczna kwota w budżecie. Jesteśmy na etapie rozpoczęcia prac projektowych. Istotnym zadaniem jest współpraca z samorządem powiatu bolesławieckiego, z panem starostą Karolem Stasikiem. Podpisaliśmy 3 porozumienia. Gmina dofinansowuje w połowie wartości inwestycji z własnych środków. To zadanie powiatu. Konkretnie? To jest droga między Czerną a Gierautowem w kierunku Nowogrodzca. Drugi etap do realizacji zadania. Następnie droga między wsiami Kierżno-Parzyce i tam część drogi. Trochę nie ukrywam komu mojemu zaskoczeniu, bo pierwotnie sądziłem, że będzie to droga wykonana na całej długości, a jednak to jest tylko 450 metrów, ale liderem jest powiat bolesławiecki, w związku z tym to są określone kompetencje pana starosty. No i budowa chodnika, pierwszy etap przy ulicy Juliusza Słowackiego w Nowogrodzku. No o to zabiegałem od wielu lat, cieszę się, że to zadanie udało mi się uzgodnić ze starostą, który jest obecnie. Bo rozmawiamy o tym jeszcze wtedy, gdy starostą był pan Cezary Przybylski, obecnie marszałek województwa dolnośląskiego. Z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców jest to bardzo istotny
chodnik w tej części miasta. A kiedy będzie można chodzić po nowym rynku wokół ratusza? Mam nadzieję, że jeszcze w tym roku, choć zakończenie zadania inwestycyjnego planowane jest na styczeń 2019 roku, z wykonawcą w ubiegłym tygodniu uzgodniliśmy rodzaj materiału i rodzaj kształty. Mówię o bruku klinkierowym, to chodzi o ich długość, wysokość, choć to jest też wyraźnie określone w przedmiocie zamówienia i umowy, no ale są pewne elementy takie wizualne, w związku z tym wykonawca wybrał określoną dostawcę, producenta bruku klinkierowego w Polsce, choć to firma niemiecka, i w maju do października rozpoczną się dostawy i układanie bruku. Myślę, że to będzie jedna z najpiękniejszych płyt rynku w ramach rewitalizacji w całej Polsce i nie tylko. I jeszcze na koniec, już nasz czas się kończy, ale tak króciutko jeszcze o sporcie. Akademia Piłkarska, Gminna Akademia Piłkarska powstała w ostatnim czasie. Chcecie szkolić młodych piłkarzy od przedszkola. Znane nazwiska piłkarzy w przyszłości będą pochodzić z gminy Nowogrodziec? Mam taką nadzieję. To był świetny pomysł i radnych, i rodziców. Utworzyliśmy taką gminną akademię piłkarską przy Domu Kultury i Sportu. I zainteresowanie jest wielkie, prawda? Zainteresowanie jest wielkie, ku mojemu zaskoczeniu, ale to bardzo cieszy, że przede wszystkim to jest też taki bardzo istotny element edukacyjny, wychowawczy, i on promuje rodzinę, bo dzieci są po prostu małe, one muszą być pod opieką i to też mobilizuje rodziców, że oni poświęcają czas swoim rodzicom wtedy, gdy dzieci po prostu grają na boisku. A grając, ale muszą na boisku, nie można patrzeć w komórkę. Tak, nie można patrzeć w komórkę, ale też na ostatnim turnieju rodzice zaproponowali, żeby przyszły turniej, który odbędzie się w okresie letnim w sierpniu, tak zorganizować, żeby to dzieci mogły być kibicami, a rodzice zawodnikami. W związku z tym, albo jeden z meczy. W związku z tym my na tą propozycję jak najbardziej odpowiadamy pozytywnie i zastanawiamy się, czy to będą grali tylko ojcowie, czy też może i mamy wezmą udział i będą zawodnikami, choć widać, że wśród tych najmłodszych były dziewczynki i wcale nie ustępowały, a mogę wręcz powiedzieć, że jedna, która no, zachwycała mnie swoją aktywnością na boisku, że nie tylko broniła bramki, ale też potrafiła strzelać gole, co jakąś było nagrodę indywidualną zdobyła, tak? Tak, zdobyła i serdecznie ją pozdrawiam, bo, i rodziców, bo był to takie ciekawe przeżycie sportowe dla nas wszystkich. To może na tym meczu pan burmistrz będzie albo na bramce, albo sędzią? Ja myślę, że wolałbym w polu i będę nad tym pracował, żeby na miarę możliwości podołać obowiązkom zawodnika sportowym na boisku. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję uprzejmie, dziękuję państwu.